Serdecznie witamy trójkę sędziowską oraz piłkarzy obydwu zespołu, drużyna kości zielono-czarne stroje. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Uczcimy minutą ciszy ofiary czwartkowych zamachów terrorystycznych w Nicei. I również jeszcze jedna przykra wiadomość, która do nas napłynęła. 8 lipca w wieku 77 lat zmarł Rudolf Kapera, trener Radomiaka w latach 1977-78. W czerwcu 1977 roku wywalczył zespołem historyczny awans do drugiej ligi po pamiętnym meczu z Lublinianką. Uczcimy pamięć minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Maciej! Maciej!
Maciej Filipowicz, Radomiak Stal, 1-0. Żółta kartka dla piłkarza Radomiaka. Łączek do regulaminowego czasu gry doliczył co najmniej jedną minutę. Przypominam, Radomiak prowadzi po pierwszych 45 minutach 1-0.
piątkę od Radomiaka strzelił Szymon Zalisławski! Szymon Zalisławski! Szymon Zalisławski! Szymon Stanisławski. Radomiak stał 3-0. Po zakończeniu spotkania.